Uwaga. Prepare to fight. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferytus, a to jest odcinek po odcinku. Tak, nagrywany po odcinku, niestety nie widzę waszych komentarzy. Bierzemy się za Widera. W tym odcinku po prostu bierzemy się za Widera, to już powiedziałem. Sorry, że się powtarzam, ale zrobimy sobie jeszcze koksa. W razie czego koks jest skazany. Mam 27 level, więc możemy sobie śmiało zrobić. Pięknie. Możemy sobie śmiało zrobić łuk lepszy. Według mnie. Jakieś potki, tak. Już sobie tu przygotowałem, bo zauważyłem właśnie, że mam to. Mam też tutaj. Zróbmy sobie 3 potki. Potrzebuję brodawek. Aha. Może bez potek pojedziemy sobie na to. Będzie takie YOLO. Mam pomysł, ponieważ ja mam coś takiego jak Phoenix Feather, to daje mi takie drugie życie, it's a second life. Po prostu, gdy zginę, przywraca mnie to do życia, tak mi się wydaje, że tak to działa, więc może to być ok. Czy coś jeszcze? Może makrewki złote zamiast steaków? Może tak. Dobra, więc tu mamy wszystko. Niestety tego nie zrobię, bo nie mam brodawek, tak mi się wydaje. Czy są jakieś brodawy? Są brodawy? Mam poison, ale... O! Czekajcie. Poison chyba... Chyba wiem, jak się to robi, żeby było... Ale czy ja mogę zatruć Widera? Chyba nie. Dobra. Może tak. Może zróbmy po prostu ten łuk. A żeby wykorzystać materiały, które już mam, sobie pójdę właśnie tutaj i jakiś łuk skrawcę z tych wszystkich jakichś popsutych. Generalnie. Zip, zip. O, pięknie, dobra, już nawet nie trzeba tego. Wezmę sobie stack strzał, ponieważ pomogę. O, może trzeba tutaj nie ten łuk, co trzeba. Stack strzał jest ok. Wydaje mi się, że powinno to być tak. To powinno być tak, tak, tak. Tak, tak to powinno być. Tak, według mnie. Może sobie weźmy to pochodnie. I ten łuk. I teraz pytanie, na co łuk enchantujemy? Power 4, 5, unbreaking. Może bez unbreaking. Dajmy power 5. Nie, puncha nie, bo ja nie chcę go odrzucać. Infinity sobie dajmy, o. Weźmy taki ultra mega. Nie, on nie jest może ultra mega. Może się jeszcze prześpimy. Co do Widera, nie wiem, gdzie go zrespię. Prawdopodobnie zużyjemy w ogóle jednego koksa. Bo może być nieciekawie. Chciałbym jeszcze jakiegoś kobla, może. Może się gdzieś po prostu wkopię pod ziemię i... Tak, tak zróbmy. Zróbmy tak, że się gdzieś wkopię. Dobra, więc może polecimy szybko. Jakieś szkielety po drodze zabijemy. Dobra, trochę expa wpadnie. Trochę daleko od bazy wolałbym tutaj. Trochę daleko od bazy. Daleko od bazy wolałbym to zrobić, ponieważ no wiecie, nie chcę, żeby mi zniszczono moją piękną wioskę. To jest generalnie fajne do zbierania. Krówki. Czy ja tu chcę krówkom przeszkadzać? Nie będzie to na powierzchni, zakopię się pod ziemię gdzieś. Więc czy to jest w ogóle poprawne, co powiedziałem, że zakopać się pod ziemię? No zakopać się to generalnie chyba pod piasek. Nie wiem, to chyba było dobre. I nie zrobiłem tego, bo wziąłem ten poison niby gdzieś. Chyba daje się redstone i można rzucić ten poison, ale ten poison chyba nie działa na Widera. Temu nie wziąłem. Poison chyba nie będzie działał na Widera. O, tam jakieś dyniosławy są. Patrzcie się dyniosławy. Weźmy dyniosławy, żeby nie zapomniał o nich. Już wiem, co zapomniałem w poprzednim odcinku. Pokazać od środka te spawnery tych szkieletów, zębiaków i tak dalej. O, co to? Herobrine? O, ty frajerze. Spierdzielaj. Spierdzielaj. Co byś chciał? O, ty jesteś słaby. Zakapturzony w frajerze. No, chodź tu. Ale jesteś słaby, jak mam pałandiaks. Dzięki. Jak jakieś te szardy.
emeraldowe. Rozpoknęliśmy Herobrine'a, nie było jakiś straszny ani nic. Bo myślałem, czy on mnie nie zabija na hita, tak jak te całe... O, portal jakiś, nie wiem do czego to służy. Tak jak te całe śmierci, dobra. Więc my... Zaczynimy tego orła. Ferytus, nie przedłużaj już. O, zastrzelmy go. Coś z niego wpada. Expo. Chcę tego expo, muszę to ściąć. Dobra, już nie przedłużam. To też muszę ściąć. Muszę tego expo mieć. O, dobra, wpadł mi chyba. Okej. Wbijamy gdzieś, myślę, tutaj. Myślę, że gdzieś głęboko, mam nadzieję, że nie natrafię na lawę. Bo byłaby lipa. Przecież ja mam włączone keep inventory, więc nie byłoby aż tak źle. Więc my wykopiemy jakieś tam małe pomieszczenie, żeby tego Withera zabić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale zaryzykuję jakoś. Jakoś można zaryzykować. Meteorite, to źle świadczy, ponieważ może być tu lawa. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, poszedł. O! Siema, emerald. Jakieś tutaj ekstra dźwięki fajne. Dobra. Mamy tu już jakieś przekopane. Chociaż nie wiem, tu nie ma lawy, jak widać. O, to są chyba te, co wypadają zawsze z nich. O, spoko. To, ktoś mi napisał, nie pamiętam, sorki, pod poprzednim jeszcze odcinkiem, jeszcze poprzednim, w sensie, że nie tym, co zdobywaliśmy główki Witherów, szkieletów, tylko jeszcze poprzednim. To tam właśnie ktoś napisał, co to napisał, już się pogubiłem, napisał, że... Kurde, serio zapomniałem. Aha, że z tego coś zrobić zbroja. A mi się wydaje, że ta zbroja będzie słaba. Dobra, zrobimy coś takiego. Zrobimy sobie tutaj takie przejście, żeby się schować. Zrobimy takie coś. Takie pomieszczenie, chociaż Widery tak to rozwali. Dobra. Więc kładziemy to wszystko jak było. Uwaga. W sumie pierwszy raz topyłem kości. Głowy Witherów. Wiecie. Na survivalu, nie? Dobra, ładujemy strzałkę. Uwaga. Prepare to fight. Wither is coming. Winter is coming. Wither is coming, uwaga. Drop the base. Po prostu emocjonująca walka. Widzę, że nie gnij od ściany, naprawdę. Stary! Ty jesteś jakiegoś... No... W końcu jakiś... Co ty robisz, stary? Ty jesteś jakiś zbagowany... No nawet nie będę musiał chyba tego. Myślałem, że to będzie jakaś... A Jezu, nie jest gaska, już się przestraszyłem. Myślałem, że to będzie jakaś emocjonująca walka, a tu dupa. Tu nic takiego. Lipa. Lipa. Dobra, wychodzimy stąd. Serio, to ja to mogłem zrobić. Chociaż w sumie. Ściśliśmy go. Było fajnie. Czy coś dodatkowego dostałem? To, nie no nie. Chyba nie. Więc mamy Netherstara, wiem, że z tego można zrobić beacona. Co do beacona, to nie wiem jeszcze jak gdzie go będę mieć, gdzie go umieszczę. Więc tutaj jeszcze to z czasem się pojawi, pewnie gdzieś ten beacon. Dobra. Dajmy tutaj dirta, żeby nie zaburzać tego tutaj. Piękna. Wybrałbym się jeszcze tutaj. Chodźmy, Jolo. O. Patrzcie się. O. Siema. Siema. Co to jest? Czy ja tu mogę spaść? Nie. Co tu się dzieje? Co to kurde jest? Zawsze mogę wpisać kill i zginę. Aha. What's going on? What's going on? What's going on? Halo? A jakieś iron ingoty? Infinity jest spoko. Siodła też są spoko. Wezmę wszystko, bo może później będę mógł wyrzucać, nie? Dobra, jakieś żelazne drzwi. I co my tu mamy? A. Takiego. Widzisz, że tu mogę przekopać taki trolling. Dobra. O! O, kogoś porąbało. Co to jest?
No to są zaszyte tutaj. Co tu się dzieje? Wiecie, tak w promocji. Bo Wither sam by nie wystarczył. Co tu się dzieje? Tu aż laguje, nie, ja stąd idę. Aż laguje. Dobra, a tu co mamy? Jakieś schody z powrotem? Do góry? Wow! O kurde. Zużyłem Phoenix Feather. Dziadki. Uff, przestraszyłem się, że... Co tu się dzieje? Spadam. Przestraszyłem się, że... O nie, to jest ten głupi świat. Przestraszyłem się, że... Co się tu dzieje? Może zastrzela to coś. O. W oko ci strzelam, stare. To jest bekowe. O. Co tu się dzieje? Ah. Start lan. Kill. Dobra, pozdrawiam. Jest. Pamiętam to miejsce. Pamiętacie ludzie? Nie w tą stronę. Pamiętacie ludzie to miejsce? Zawsze tu ginąłem od śmierci. Leciałem tu tyle razy w pierwszym odcinku. Dobra. Wiecie co? To był dziwny świat. Generalnie nie wiem, o co w nim chodziło. Byłem już w tym świecie chyba dwa razy może, nie wiem, dotąd. Teraz to mój trzeci albo drugi, nie wiem już w sumie. I nie ogarniam nadal, o co w tym świecie chodzi. Dobrze, że mam keep inventory, więc zaryzykowałem i wszedłem tam. A, to jest moja pierwsza baza. Da, już zapomniałem o tym, ale ja. Robimy tu. Siema. Tak, spoko. Mogłem w sumie tutaj budować bazę, nie było aż tak źle, ale cieszę się z tego powodu, że opuściłem to miejsce i wybudowałem się koło wieśniaków. Naprawdę było spoko co czymś takim. Dobra, więc w sumie, żeby już nie przedłużać, to napiszcie mi coś o tym bikonie, napiszcie w ogóle pomarańczka, żebym wiedział, ile z was obejrzało ten odcinek. Także no, umarłem tutaj, spoko. A nie, tu jest napisane cześć, tak. Dobra, więc napiszcie, żebym wiedział, ile osób to obejrzało. Już nawet nie wiem, jakie słowo powiedziałem, ale cicho. Także cześć wam na razie, pa pa.